Siemka, ja jestem Adacho i witam wszystkich łowców! Narzekacie, że na moim kanale nie ma tier list związanych z Hunterem. W zasadzie jest jedna, ale jest to tier lista tycząca się łowców, a na przykład tier lista mrówek, czy tier lista sag, czy tier lista antagonistów. To jest coś, co jeszcze na moim kanale się nie pojawiło, ale fani Huntera mają coś, co mogę wam pokazać ze względu na uprzejmość Maxa, Max Playera, czyli youtubera, ukośnik widza, ukośnik kumpla, który sprezentował mi karty. Są to karty niestety, albo niestety, no jakby dla niektórych niestety, dla niektórych może nie ma to żadnego znaczenia, nielicencjonowane, aczkolwiek są one naprawdę wykonane świetnie i jest to drugi odcinek z otwierania tych paczek, ponieważ ostatnio otworzyliśmy sobie 10 boosterów, w każdym boosterze, czyli w każdej saszetce są 3 karty, czyli w sumie 30 kart. Teraz mamy kolejne 30, dokończymy sobie otwieranie tej małej kolekcji, którą Max mi przesłał i mało tego, postawiłem tutaj Hisokę ze względu na to, że tak jak trafiłem ostatnio Netero i to w zasadzie chwilę potem jak powiedziałem, że chciałem trafić Netero, było dużo gonów, było dużo Kilui, było dużo Kurapik, jeśli mogę w ten sposób odmienić, ale nie było ani jednego Hisoki, nie było też w sumie Kite'a, także jeśli chodzi o moje praktycznie 3 ulubione postaci, czyli Hisoka, Netero i Kite, to mieliśmy tylko jedną właśnie pod postacią pana prezesa, ok? Także, nie będę wam już tutaj opisywał i pokazywał pudełka po raz kolejny, bo to wszystko sobie przerobiliśmy ostatnio, jak wygląda pudełko, w jaki sposób ono działa i jak fajnie jest wykonane i jak bardzo te karty są naprawdę dobrze wykonane. To wszystko przerobiliśmy sobie ostatnio, ale wiecie co się okazało? Że tak jak, przepraszam cię na chwilę Hisoka, ale chciałbym otworzyć te karty, które już są rozpakowane i zaprezentować wam, jak mniej więcej prezentują się rzadkości, bo tak jak mogliście ostatnio zauważyć, mamy karty rzadkości SSR, w górnym rogu jest tutaj oznaczenie rzadkości. Trafiłem jedną kartę, która jest częścią większego obrazka. Tutaj wygląda na to, że to jest po prostu rodzina Zoldików. Są karty SSR z gwiazdką. Jak widzicie, tutaj trafiłem kartę z Szalnarkiem. Trafiłem dwie karty UR. Jedna jest z Zushim. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam jego imię, bo nawet nie sprawdziłem ostatnio, czy dobrze powiedziałem. To jest karta rzadkości UR i trafiłem jedną kartę rzadkości CP. Wydaje mi się, że, a w zasadzie jestem teraz już pewien, że to jest karta o najwyższej rzadkości, jaką udało mi się trafić. Nie o najwyższej rzadkości w ogóle. Także, Max w komentarzach wysłał mi listę i w sumie prywatnie też wysłał mi grafiki, jak te karty wyglądają, jeśli chodzi o rzadkości. Jest to bardzo przydatna rzecz, ze względu na to, że teraz po odpakowaniu karty będziemy mogli wiedzieć, czy jest to coś rzadkiego, czy jest to coś, z czego warto się cieszyć, w sensie z każdej karty się cieszę, aczkolwiek czy jest to coś, co jest bardziej niespotykane niż można się spodziewać. Jeśli ufać temu, co napisał Max, a ufam temu, co napisał Max, ponieważ podparł to też grafikami, które wysłał mi na priv i w sumie te grafiki mogę wam tutaj pokazać. Najrzadszą kartą jest rodzaj TXP i z tego co napisał Max, to niektóre nawet chodzą po 1500 zł na AliExpress, ale zacznijmy sobie od dołu tej powiedzmy hierarchii. Okazuje się, że karty SSR, których miałem multum w ostatnim rozdziale, w ostatnim odcinku, nie są najczęstszymi kartami, ale wydaje mi się, że to jest podobna sytuacja jak w Dragon Ball Super Card Game, że karty PR, które tutaj jak Max napisał są niby najmniejszą rzadkością, czyli są jakby najczęstsze, to są karty PR, czyli promocyjne. Podejrzewam, że one są jakby poza jakby tym głównym drzewkiem rzadkości, tak mi się wydaje, ale mniejsza. Na początku są karty PR, potem są karty SSR, których mieliśmy bardzo dużo, karty SSR z gwiazdką, których też mieliśmy sporo, SSP zwykłe i SSP holo po 12 sztuk każdego rodzaju, potem WXR i WXR Illumi. Też są takie karty, które tutaj opowiadają o rodzinie Kilui, czyli rodzinie Zoldików. Potem karty X, potem karty UR, których trafiłem 2 sztuki. Karty CP, którą właśnie też trafiłem w ilości 1 sztuki. I potem mamy Big Puzzle Cards, czyli ten obrazek, to co tutaj mam pod postacią właśnie, już nie będę wyciągał, tam był Miluki i Aluka widocznie, czyli kawałek tego większego obrazka i to wygląda na to, że to jest najrzadsza karta, jeśli sugerujemy się tym rozstawieniem. A potem mamy jeszcze 4 kolejne rzadkości, czyli GP, SP, EX i TXP. Nie będę wam tutaj jakby kazał tego wszystkiego zapamiętywać, po prostu jak coś się uda trafić, to na bieżąco będę sprawdzał i zobaczymy, jak to będzie wyglądać pod kątem rzadkości. Jestem ciekaw, czy tutaj jest jakaś zasada, bo podczas otwierania pierwszych boosterów tak naprawdę kilka razy z rzędu trzecią kartą z boostera, ostatnią kartą była karta SSR z gwiazdką i o numerze 1 i potem SSR z gwiazdką o numerze 2 i potem o numerze 3, więc tak naprawdę to wyglądało jakby to, no nie mógł być przypadek, bo dosłownie
nie miałem cały czas karty po kolei, tak jakby to było gwarantowane, że ostatnią kartą z boostera będzie kolejna karta SSR z gwiazdką. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać w przypadku kolejnego pudełka. One prawdopodobnie są od siebie kompletnie niezależne, więc podejrzewam, że tutaj jest ryzyko, że trafimy jakieś duplikaty, ale jest też szansa, że będzie coś, co kompletnie wyjdzie poza schemat. I na początku widzę, że to jest chyba... Od razu wam mówię, jeśli nie jesteście tutaj pierwszy raz i nie widzieliście poprzedniego odcinka, to te karty... O kurde, chwila! Ja już znam ten rewers. Zobaczcie, mam tutaj kartę SSR z prawdopodobnie takim fanowskim Illumim, ale ten rewers to jest rewers, który miałem w przypadku karty CP, czyli praktycznie... No nie biorąc pod uwagę tych puzli, najrzadszej karty. I widzę, że już się duplikaty trafiają, bo tego Leorio też ostatnio mieliśmy. To jest Leorio o rzadkości SSR i ostatnią kartą jest... O! Tak jak myślałem, karta CP, ale co tu się dzieje? Proszę bardzo. Chyba najlepsza grafika do tej pory. Trupa Fantomu siedzi sobie w barze. Zwróćcie uwagę na te złote, w całości pozłacane elementy, które sobie leżą na blacie, na ladzie, że tak powiem. Jest Krolo, jest Pakunoda, jest Uwogin. Piją sobie normalnie piwko, ewentualnie tutaj jakieś inne rzeczy, żeby tutaj fani 18 minus mieli jakieś moralne granice, prawda? Fajnie, ale się cieszę. Karta CP, czyli praktycznie... Ile jest tych rzadkości? Jeśli tutaj bierzemy pod uwagę wszystko, co wypisał Max, to jest tak. 15 rzadkości, karta CP jest szóstą z rzędu. Czyli szóstą najwyższą rzadkością na 15, karty SSR są drugą najczęstszą. No, powiem wam, bardzo mocne rozpoczęcie. Pierwszy booster pack i już coś takiego. Zobaczymy, co tam będzie dalej. Mam nadzieję, że to nie wygląda tak, że jest na przykład jedna karta CP maksymalnie na całego booster packa, nie? Że nie może być tak, że w jednym pudełku, sorry, nie w booster packu, że w jednym pudełku możecie trafić coś dwa razy rzadkiego. I już widzę, że znowu duplikaty się pojawia. Jest! Hisoka, okej! Mam duplikat tej pani z Zodiaków z ostatnich... O kurde, no mam duplikat, ale to jest absolutnie usprawiedliwione. Ależ tutaj Hisoka w pełnym garniturku. Jak możecie się domyślić, są to karty... Okej, znowu Szalnark? Naprawdę trafiają się aż tak często duplikaty? Ja rozumiem, że tych kart jakby nie ma aż tak dużo, że jest dużo rzadkości, ale pod jedną rzadkością nie ma... Nie wiem, 200 kart, naprawdę, nie? Więc te SSR-ki, te niższe rzadkości mogą się powtarzać, ale tutaj Hisoka naprawdę wygląda świetnie, pokażę wam go jeszcze raz. Nawet te karty o niższej rzadkości mają tutaj elementy holograficzne, za co bardzo szanuję, bo w przypadku... Dam dzisiaj spokój tym kartom Panini z Dragon Balla. Dam dzisiaj spokój, bo ostatnio naprawdę wiele razy było to porównywane i chyba wiadomość już do was dotarła. Kolejny duplikat. O, teraz już mamy dosłownie drugi raz taką samą sytuację. Na początku pierwsza karta z Zodiaków, a druga karta to jest postać, której jeszcze nie miałem w takiej odsłonie. I mieliśmy Hisokę, mamy Illumiego, czyli ta drużyna jest dokończona i kolejny duplikat pod postacią karty SSR z gwiazdką, Gon, który ma tutaj numer 001. Celem na dzisiejszy odcinek, oczywiście nie jest to ode mnie zależne, bo to jest już praktycznie postanowione, jakie karty są w środku, ale celem na dzisiejszy odcinek jest trafienie rzadkości, której jeszcze nie miałem, czyli nie może to być karta SSR, SSR z gwiazdką, nie może to być karta CP, X i ta puzzlowa, bo jest naprawdę do 15 rzadkości, a ja trafiłem do tej pory 5, chociaż wiecie, no jakby szanse procentowe na coś innego prawdopodobnie są bardzo małe, a szanse na duplikat, jak możecie zobaczyć, są dość duże, ale widzę, już po tle rozpoznaję, że to jest karta UR, bo jest to czerwona, jakby to taka pomarańczowa tylnia strona. Kurde, co tu się dzieje? Drugie karty w każdym zestawie są dosłownie takie eleganckie. Teraz mamy Krolo w pełnym gajerku, który też wygląda bardzo elegancko. O! Jak to mówi Marcia, Komugi w wersji karty UR. I bardzo mi się te karty UR podobają, ponieważ tak jak... te fanowskie wizje postaci z Huntera w jakichś tam gajerkach, albo pełnych garniturach, albo jakichś tam butach Converse, albo bluzach Supreme są przyjemne i są bardzo radosne. Tak, jestem też fanem od czasu do czasu zobaczenia wersji, powiedzmy, oficjalnej, kanonicznej. Postaci w kanonicznej kresce, w kanonicznym ubiorze i taką właśnie tutaj mamy.
Komugi, jedna z fajniejszych postaci, też myślę, nie wiem, wydaje mi się, że może przez niektórych dość niedoceniana, ale bardzo się cieszę, że akurat ją trafiłem. Także z kart UR, ta wydaje mi się, że do tej pory jest najlepsza. Tył jest dość rozpoznawalny, bo karty UR mają właśnie takie pomarańczowe tło. Także kurde, dobry start, muszę przyznać. 4 boostery i mamy już za sobą kartę CP i kartę UR. Mocny start, muszę przyznać, ale no tak jak mówię, chciałbym trafić coś, czego jeszcze nie miałem. I widzę, że pierwsza karta to jest znowu duplikat. To jest karta, którą miałem już ostatnio i to jest Kurapika w wersji SSR. Ale znowu druga karta to jest coś, czego nie miałem. Czy to jest Machi w jakiejś tam wersji takiej fanowskiej? Sorry, ja tak jak ostatnio mówiłem, jestem wielkim fanem Huntera, to jest moje ulubione anime, ale nie oglądałem go dość dawno i mam czasami problemy z przypomnieniem sobie imion tych postaci, które nie były non-stop 24/7 na ekranie. Także wydaje mi się, że to jest chyba Machi z Trupy Fantomu. A jako trzecia karta znowu duplikacik pod postacią karty SSR z gwiazdką i Killui. Ty no, ja dosłownie, który to już pak otworzyłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Szóstą paczkę otwieram i chyba piąty albo szósty raz mam coś takiego, że pierwsza karta to jest duplikat. Zobaczcie, co jest na rewersie ostatniej karty. Jeszcze teraz widzę, że to jest karta, która jest Big Puzzle Card, czyli ta część większego obrazka. Tak, mamy część większego obrazka i chwila. Chyba to jest jeszcze element, który będzie sąsiadował z tym, który ja mam, chociaż może to być na ukos. Mamy Zeno, proszę państwa. Wasz Zeno, mój Zeno. Zeno Zoldyck. Bardzo, bardzo się cieszę. Bardzo lubię tę postać, także mamy tutaj kolejną część tej większej układanki. Ale na drugiej stronie można powiedzieć, że trafiłem Meruema. Dziękuję bardzo. Jest Meruem trafiony? Można powiedzieć, że prawie trafiony, bo jest na odwrocie karty. Jest Hisoka, jest Netero. Niech jeszcze będzie Kite, a jeśli chodzi o te dwie karty... Dwa duplikaty z ostatniego odcinka, też już możecie te obrazki znać. Także wygląda na to, że tak naprawdę jeśli chodzi o jakieś emocje, to raczej one towarzyszą tylko w przypadku tej trzeciej, ostatniej karty, bo pierwsze dwie są bardzo często duplikatami i praktycznie w większości, albo do tej pory za każdym razem, to były karty rzadkości SSR. I już widzę, że w tym boosterze niczego ciekawego raczej nie będzie, bo tutaj mamy znowu same duplikaty, a ostatnią kartą jest znowu Gon. Także trzy duplikaty, dość niskie rzadkości. To nie jest booster wszechświatów. To jest raczej booster podwórkowy. Ten Mekambe, piłkarz wszechświatów. Aluka, bodajże to też już mieliśmy. Karta SSR. O, proszę bardzo. O, już teraz nawet widzę, że mamy dwa kolejne duplikaty. To jest też coś, co mieliśmy ostatnio. Także kolejny booster podwórkowy. To nie jest booster wszechświatów. Szkoda, że tak dużo duplikatów się trafia. Gdyby był większy rozrzut, jeśli chodzi o te rzadkości. No bo jeśli jest 15 rzadkości, a ja nie trafiłem niczego spoza tych pięciu, to ja po prostu nie wierzę, że jakieś inne w ogóle istnieją. No, jest jakiś problem chyba z rejtami, nie? Wydaje mi się, że jest jakiś problem z rejtami. O! Kaluto bodajże, tak? Też z rodziny z Roldików. Tylko, że wszyscy... Ja na przykład myślałem, że to jest dziewczynka, a to tak jak ostatnio mówiłem, jest Chłopiec! Chłopiec! Proszę bardzo, co tutaj mi wleciało? Oj, 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 karamba! To chyba idzie na miniaturkę nawet. Ależ tutaj Neferpito wleciała. Jeśli chodzi o nazewnictwo, to tam powiem wam jedną rzecz. Bo ja na przykład całe życie mówiłem Hunter x Hunter. To X nie było nieme, prawda? Ale jak sobie wyszukacie jakby poprawne nazewnictwo, albo inaczej, nazewnictwo, którym posługiwał się sam Yoshihiro Togashi, czyli autor Huntera, to on mówił, oczywiście Japończyk, także on mówił Hanta Hanta. To X tam nie istniało, czyli jeśli chcecie mówić ultra poprawnie, a w zasadzie dla niektórych pewnie jest to jedyna poprawna wersja, to pan Yoshihiro Togashi mówi Hanta Hanta, czyli u nas po polsku Hunter Hunter. Musicie mi wybaczyć, jeśli na przykład będę mówił czasem Hunter x Hunter, bo tak jestem przyzwyczajony i wiem, że to może być hipokryzja, bo sam często zwracam uwagę na poprawne nazewnictwo, ale wydaje mi się, że w tym przypadku można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że obie wersje są poprawne, tylko że jedna jest bardziej preferowana. W przypadku imienia tej postaci, to ja zawsze mówiłem Pitu, bo tak mi się lepiej czytało, a z tego co słyszałem, to bardziej powinno się mówić Pito, przez O, takie można powiedzieć troszeczkę zduszone, nosowe. Tak czy siak, jest to jedna z fajniejszych postaci, ogólnie, nawet nie tylko w sadze mrówek, więc trafienie jej w oficjalnej wersji, powiedzmy w oficjalnym ubiorze, w karcie UR, highlight dzisiejszego odcinka, dziękuję bardzo. To jest coś, na co czekałem, czyli w sumie powtórzyliśmy wynik z ostatniego odcinka. Jest karta puzzlowa,
Jedna CP, dwie UR-ki i reszta to są SSR-ki i SSR-ki z gwiazdą, więc ten booster pack zadecyduje, czy ten odcinek będzie lepszy, czy taki sam jak ostatnio, bo wygląda na to, że nic nie wskazuje na to, żeby było już gorzej, no nie? Biorąc pod uwagę ilość duplikatów, to można byłoby troszeczkę mieć wątpliwości, czy poszło What the hell? To jest jakiś emo Hisoka, bardzo fanowski, ale no przynajmniej jest Hisoka. I uwaga! Fuck! No mega mi się podoba ta karta, ale kolejne dwa duplikaty. Ten Kurapika jest naprawdę bardzo fajny, tylko że znowu dosłownie jest to samo. Teraz jak już otworzyłem wszystko, co mogłem otworzyć, to ja sobie po prostu zerknę na te grafiki. Karty PR to były karty, gdzie były nasze postacie w takich dość garniturkowych wyglądach. Karty SSR to są takie, jak widzieliście zresztą. Na kartach SSR z gwiazdką widzieliśmy postacie w ich oficjalnych ubraniach. Ale z tego co widzę, to był i Uwogin, i Morel. Kurde, jakbym Morela trafił, to byłoby fajnie, bo to jedna z moich ulubionych postaci. Na kartach UR, kurde, to dzisiaj z tego co widzę po tych kartach UR, podejrzewam, że to nie są wszystkie, to naprawdę trafiłem dwie fajne postacie. Jakbym jeszcze trafił Jinga, to byłoby super, ale ostatnio miałem Kaluto i Zushiego, także teraz Komugi i Pitu mega, mega fajnie, biorę to w ciemno. Karty CP to w ogóle stanowią jakąś... karty CP to stanowią o też o jakimś większym obrazku, tylko że tutaj są dwie karty, które łączą się w większy obrazek. Tutaj mamy te puzzlowe karty, czyli ja w sumie mam na ukos troszeczkę, bo mam i Milukiego w rogu prawym górnym i potem na ukos Zeno. Karty GP wyglądają mega fajnie, są w takim mono stylu, jeśli chodzi o kolory. Tutaj mamy karty SP, które też przedstawiają postacie w ich oryginalnych wyglądach i one, kurde, no byłoby świetnie coś takiego trafić. Czyli w sumie przy tych wyższych rzadkościach ten casualowy styl, jakieś takie, no nie wiem, na przykład pierwsze z brzegu, Krolo w garniturze z fanowskim wyglądem, to się już nie powtarza, że w tych wyższych rzadkościach te karty naprawdę przedstawiają w postacie w takich wyglądach, jakie widzieliśmy w anime. No i tutaj byłoby świetnie coś takiego trafić, bo naprawdę niektóre arty są genialne. I karty TXP, to już jest najwyższa rzadkość, jeszcze są karty X, okej. Okay. Czyli jednak nie mieliśmy szczęścia, mieliśmy dokładnie inaczej. Nie wiem, czy można to nazwać szczęściem, czy nie można tego nazwać szczęściem. Ja jestem zadowolony z tego openingu ze względu na to, że trafiłem coś rzadszego niż te karty SSR. Aczkolwiek uważam, że byłoby fajnie nie trafiać tylu duplikatów, no nie? Nie wiem, czy to jest kwestia tego konkretnego pudełka, czy częściej sytuacja wygląda w taki sposób, że macie dosłownie zrzut tych kart SSR i SSR z gwiazdką i to jest dosłownie kopia na kopii, ale wierzę na słowo, że te karty rzadsze można gdzieś wyhaczyć. Po prostu nie miałem szczęścia, no. Jak można mieć dużo szczęścia w życiu, prawda? Bardzo dziękuję, Max. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Wielkie dzięki za sprezentowanie mi tego, bo dobrze się bawiłem. Ja uwielbiam otwierać takie karty, więc każdy taki odcinek, nawet związany z Hunterem, nawet niezwiązany z Dragon Ballem, nawet tyczący się kart, które, jak tutaj możemy zauważyć, nie mają licencji, ale wyglądają świetnie, sprawia mi ogromną przyjemność. I mam nadzieję, że wy też dobrze się bawiliście i że też przyjemnie wam się oglądało te dwa odcinki, także dziękuję wam jeszcze raz, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, suba, żeby być na bieżąco z moimi filmami i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Dziana.